W ogóle dziękujemy wszystkim za przyjście dzisiaj tutaj, żeby zobaczyć, o czym będziemy opowiadać. Widzieliśmy dużo rejestracji nie z Warszawy. Naprawdę jesteśmy dumni, że ludzie jadą z całej Polski, żeby oglądać to przedstawienie. Z tej strony to pewnie nie było wyjaśnione, który jest który. Fafa i Myku. I my stanowimy 2/3 suchara codziennego. No właśnie, bo jest jeszcze jeden członek naszego zespołu, ale on ukrywa się gdzieś w Polsce, nie pojawia się na takich eventach i woli zachować pełną anonimowość. No ale nie dziwię się, Arkowide z Poznania. Nie, znaczy, no, nie do końca chlubą jest być znanym z tego, że się opowiada tylko nieśmieszne żarty. Ale Arek jest kluczowym członkiem naszego zespołu. Jest najwytrwalszy, dzień w dzień, 2 godziny siedzi w internecie w poszukiwaniu memów. I tak od 8 lat. Ale to właśnie ta pasja, ten upór, to zamiłowanie do memów właśnie to sprawiło, że w tym momencie profile suchara codziennego obserwuje 1,5 miliona osób. Osiem lat? Siedzieć i memy szukać? Kurde, no brawa się należą. Ale właśnie bardzo dobrze, że nie bijecie teraz braw, to byłby falstart. Faktycznie mogłoby się wydawać, że tak duży profil w mediach społecznościowych to może być kopalnia złota, bo jeden post na sucharze ma gwarantowany zasięg 1 miliona wyświetleń i przyjmując taką standardową cenę zasięgu kupionego w internecie, na przykład Facebookowi za taki post musielibyśmy zapłacić 10 tysięcy złotych. A takich postów na sucharze akurat dziennie jest 30. No tak, tylko lokować produkty i kosić szmalec. Ale jest lipiec 2016 i zysk netto suchara codziennego to 0 zł. Jak są na sali ekonomiści, to zysk brutto to również 0 zł, żeby nie było. A jest to praca na pełen etat dla 3 osób. No tak, ale sieci partnerskie... Oglądasz suchara? Nie rozumieją nas. Nie potrafią sprzedać. Tak, nie potrafią sprzedać, więc nie prowadzimy żadnych kampanii i marki właśnie nie rozumieją, tak jak powiedziałeś, naszego profilu. I tutaj nawet warto sobie przypomnieć, znaczy wy musicie sobie wyobrazić, a my przypomnieć nasze spotkanie z jednym z dyrektorów agencji kreatywnej w Warszawie. I nie trzeba mieć specjalnej wyobraźni, bo spotkanie trwa 30 sekund i odbywa się na czacie. Pamiętasz, jakimi słowami tam podkreślić? Oczywiście. Ja nie widzę tutaj wartości w tym profilu. Wątpię, żebyście byli atrakcyjnym partnerem. Czyli w lipcu 2016 suchar codzienny to tak naprawdę tylko i wyłącznie duży profil. Tak, ale dziś, 9 lutego, po 8 miesiącach od tamtego momentu, jesteśmy dochodowym biznesem i prowadzimy regularnie kampanię i zaraz wam o tym opowiemy. No właśnie. Dokładnie. Tak zaczniemy tajemniczo. Co wydarzyło się przez te 8 miesięcy? Co zrobiliśmy? Więc pierwszą rzeczą, którą robimy po 5 latach budowania profilu, chcąc zarobić jakieś pieniądze, jest bezpłatny staż. Ale jakoś trzeba zacząć. No cóż, każdy jakoś zaczyna. Więc zgłaszamy się na ochotnika do przeprowadzenia kampanii marketingowej, do kampanii promującej pewien duży event z youtuberami. Wolę się uśmiecha, wie o co chodzi. Publikujemy 15 postów i organizujemy konkurs. Zupełnie za darmo. Nie do końca za darmo. Dostajemy 2 bilety VIP i mamy dostęp do nielimitowanej kawy i ciasta. Ale oprócz tej kawy i ciastek, ta akcja daje nam jeszcze jedną fajną rzecz. Bardzo ciekawe dane. Okazuje się, że po pierwsze, oprócz zasięgów mamy duże zaangażowanie wśród fanów, bo w zabawie, którą organizujemy, bierze udział 2000 osób. Dodatkowo zauważamy, że konkurs na Snapie powinien trwać maksymalnie 24 godziny, a nie tydzień, jak niektórzy chcą, bo widzimy, że zaangażowanie spada dramatycznie następnego dnia. A tak w ogóle to konkursy w ogóle nie potrzebują czasami nagród, jeśli zadanie jest pomysłowe. A ewentualnie, jeżeli macie 1000 iPhone'ów, które spadły z tira, zawsze pomaga. No my nie mieliśmy,
ale bierzemy te wszystkie te spostrzeżenia i spisujemy w jednym, w krótkim, niewinnym tekście i publikujemy go w internecie. No i jest duże zaskoczenie, bo branża marketingowa, inni marketerzy bardzo dobrze to odbierają. Dostajemy mnóstwo lajków, komentarzy, gratulacji i co najważniejsze, pierwszy kontakt biznesowy bezpośrednio, bez żadnej sieci partnerskiej. Więc zauważamy, że w branży influencer marketingu brakuje analiz współpracy pomiędzy markami a twórcami. Więc od tego momentu zaczynamy pisać o wszystkich naszych większych akcjach artykuły, które nazywamy case study. I tak jak wcześniej byliśmy takim wujkiem na imprezie, który tylko może opowiadać, co to nie on, tak teraz mamy konkret po prostu. Tak, cases zawierają szczegółowy opis wszystkich naszych akcji, od celu kampanii, poprzez motyw przewodni, statystyki, liczby, kreacje, wnioski, komentarze, wszystko w obiektywnej ocenie, plusy i minusy. I w ciągu pół roku publikujemy 4 takie case'y. No i wyniki są naprawdę zaskakujące, bo zyskujemy komercyjnie, zgłaszają się do nas klienci bezpośrednio, ale głównie zyskujemy wizerunkowo. W internecie pojawia się 15 publikacji na temat suchara codziennego, wśród nich artykuły opisujące nasze akcje, artykuły o naszych projektach, wywiady, wypowiedzi eksperckie. Zostajemy zaproszeni na różne eventy branżowe. O, czasami w czwartki nawet bywamy na wyższej uczelni. Tak, a kolega Myku został nawet zaproszony jako gość specjalny na studniówkę. A, tak. Ja to się nie liczy, tam akurat pracuje kolega. Więc w branżę marketingową i na studniówki wjeżdżamy z buta. I tu jest pierwsza wskazówka, którą chcemy się z wami podzielić. To dokumentuj to, co robisz, bo to często przynosi większe korzyści niż sama kreacja. Tak było w naszym przypadku. Akcje komercyjne dawały nam pieniądze, ale to właśnie opisanie ich w case'ach przynosiło nam kolejne akcje plus rozgłos. I tak się działo, co zabawne, nawet pomimo faktu, że każdy kolejny case nie różnił się aż tak od poprzedniego i osiągaliśmy nimi podobne rezultaty. I w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się działo, tutaj nam pomogło nasze doświadczenie w robieniu memów. Taka złota zasada memuchów. Memów, mów ładnie. Mamy formę i gra nasza reprezentacja. Na przykład eliminacje, euro. Finał Mistrzostw Świata. Taki suchar. I strzela Lewandowski i trafia, więc my w tym momencie wycinamy jego zdjęcie w Paincie, wklejamy i bam, mamy lewy w formie. I tak jak słychać, to jest umiarkowanie śmieszny dowcip, ale wrzucony tak do 2 minut po strzeleniu gola, akurat w naszym przypadku zawsze daje wirala. I teraz już się tak trochę wycwaniliśmy, bo mamy na zapas przygotowaną całą prezentację. Ale największe jaja są, jak gola zdobędzie kapustka albo grosik. Tak, no, tak nam ten żart ewoluował w czasie. I robiąc te żarty, zauważyliśmy właśnie to, że taki stary, poczciwy content, ale w połączeniu z dobrym timingiem zapewnia nam przewidywalny rezultat. I podobnie było z tymi artykułami, bo napisaliśmy jeden, zainteresował branżę, napisaliśmy drugi, dosyć podobny i powtórzyliśmy jego wynik. I dlaczego wam o tym mówimy? No częściowo dla jaj, wiadomo, ale też dlatego, że tutaj jest druga nasza wskazówka dla was i to jest recykling treści, jakkolwiek to brzmi. No tak, ludzie lubią to, co lubią, a lubią to, co znają. Pięknie ujęte. No i to faktycznie potwierdza BuzzSumo. To jest taka platforma do analizowania trendujących treści w social media i w ich na przykład zestawieniu tematów top z roku 2016 znajdziemy takie szlagiery jak 100 inspirujących cytatów, 10 ćwiczeń na płaski brzuch, prosty przepis na sernik i podejrzewam, że nie byłoby aż tak zadziwiające dla nas, gdybyśmy te same szlagiery znaleźli w zestawieniu z roku 2009 albo z roku 2020,
I wydaje nam się, że to jest coś, co warto robić, żebyście próbowali znaleźć temat, który jest popularny w waszej branży, w jakiś sposób go przetwarzali, modyfikowali i wykorzystywali ponownie. Bo to zawsze złapie duże zasięgi. Podobnie jak tematy popularne i ponadczasowe, jak inspirujące cytaty, duże zasięgi i buzz wokół twojego produktu albo ciebie robi nowość lub gadżet. I w naszym przypadku był to Sucharbot, czyli chatbot na Facebook Messengerze. Chatboty jest to oprogramowanie służące do automatyzacji rozmowy użytkowników. Wysyłasz wiadomość, a bot ci odpowiada od razu. Niesamowita technologia, ale Sucharbot wysyła suchary. Tak, i my uruchomiliśmy naszego bota we wrześniu 2016 roku i był to jeden z pierwszych tego typu rozwiązań w Polsce. Dlatego w ciągu kilku miesięcy sprawdziło go aż 50 tysięcy osób. Obecnie korzysta z niego kilkanaście tysięcy osób, więc ta liczba jest stosunkowo mała, jeśli porównamy to do naszych profili na Instagramie i Facebooku, więc traktujemy to jako gadżet, jako takiego małego mopsa, który jest fajny, ale też wkurza, bo codziennie o 23 trzeba ustawiać suchary na następny dzień. No i Fafa faktycznie karmi tego mopsa codziennie o 23 sucharami. Tuż przed snem, tak. Ale posiadanie takiego mopsa ma swoje plusy. Po pierwsze jest to efektowny kanał komunikacji, bo fajnie angażuje użytkowników. Po drugie jest atrakcyjnym narzędziem sprzedażowym, bo marki chętnie to sprawdzą, jak wygląda konwersja takiego bota. No i po trzecie daje rozgłos w bardzo krótkim czasie, bo wiele osób chce po prostu sprawdzić, co to jest. A my mieliśmy kolejny temat na case study. Tak, i już nie musieliśmy recyklingować treści, mamy coś nowego. I tu zatrzymajmy się na chwilę, bo to jest dosyć ciekawy temat na tym nagłówku. Case study, 15 tysięcy użytkowników Sucharbota w 4 dni. I wyraźnie chcieliśmy pokazać, że dobrze konwertujemy ruch, więc wrzucamy liczby, które robią wrażenie. Artykuł wydaje się być interesujący i patrzymy w analitykę taką wyświetleń tego artykułu i okazuje się, że 25% osób, które kliknęło w link, doczytało ten artykuł do końca. To znaczy nawet nie mamy informacji o tym, czy przeczytało, ale 1/4 użytkowników w ogóle doskrolowała do dołu strony myszką. Bądź palcem, bo mamy erę mobile oczywiście. A my nawet nie mamy danych na ten temat, czy te osoby faktycznie przeczytały te treści. I zaczynamy mieć pewne podejrzenia, że taki internauta to jest taki nagłówkoczytacz. Taki headline reader. No, z angielskiego. I nasze wątpliwości rozwiewa wiadomość, którą dostajemy od jednego akanta z agencji marketingowej, który prawdopodobnie przeczytał ten artykuł i odpisał nam: wow, nie mam pojęcia, co to jest, ale wygląda zajebiście. I już wtedy wiemy, że do pisania naszych artykułów będziemy wykorzystywać tak zwaną metodę odwróconej piramidy. Mniej więcej taki kształt. Ale najważniejsze jest to, że najważniejsze informacje wrzucamy w nagłówku, w początkowych akapitach i liczymy się z tym, że reszty nikt nie przeczyta. I w naszym przypadku to działa tak, że gdy już mamy te kilka naszych artykułów, to wiemy, że ktoś przejdzie na nasz profil, zobaczy, że są, nie przeczyta, ale przynajmniej wyjdzie z przeświadczeniem, że piszemy same interesujące rzeczy. I mistrzem tej metody jest Aż Dziennik, nasi znajomi po fachu. Ich cały biznes sprowadza się do tego, że artykuły są szerowane przez media społecznościowe tylko na podstawie jakiegoś zabawnego nagłówka. No i faktycznie w tym osiągnęli mistrzowski poziom. Dokładnie. Mamy dobry tytuł, mamy ciekawą treść, czas na sprytną dystrybucję. My mamy trzy sposoby na rozpowszechnianie naszych treści. Pierwsze to wysyłamy artykuły do internetowych magazynów marketingowych, a drugi sposób to publikowanie tego na grupach facebookowych. I oba sposoby działają spoko, zawsze jest kilkaset obejrzeń.
Ale jest jeden sposób, który działa dużo lepiej niż dwa poprzednie. Oj, nasz sposób miał dziś siedzieć na sali. Tak, nie ma naszego sposobu, ale jest dużo trudniejszy. I są to influencerzy branżowi. Ten dziesięciokrotny wzrost wyświetleń case'a zawdzięczamy właśnie Arturowi Kurasińskiemu, który udostępnił artykuł u siebie na profilu. Więc widzimy z 200 wyświetleń dnia poprzedniego, 2000 w trakcie udostępniania. Influencerzy mają moc. I szkoda, że nie ma tu Artura, bo pewnie by się ucieszył. Jednak to nie jest łatwe zmusić influencera do tego, żeby poszerował artykuł. No ale to trochę tak z takim Arturem jak z dziewczynami. Jak nie chce nas drzwiami, to próbujemy oknem. Warto próbować. Dokładnie, więc my próbujemy. Czasami udaje nam się, influencer poszeruje nasz artykuł, ale czasami nie udaje się. No i wtedy czyta go 500-700 osób. Mało, ale jest to bardzo dobrze stargetowana grupa osób. No i właśnie tak jak wspomniany Artur, który to zobaczył, no i właśnie zaprosił nas na aulę i możemy mówić tutaj do was. Tylko pytanie, czy przeczytał, czy nie przeczytał? Ale na pewno dał nam lajka. A taki lajk dla nas to przynajmniej pretekst do tego, żeby w ogóle się odezwać, żeby podziękować. Więc jako dobrze wychowane chłopaki, wszystkim naszym lajkującym odpisujemy: wow, dzięki za lajka, czym się zajmujesz? No i okazuje się, że wśród tych 20-30 lajkujących, co nie było jakąś dużą grupą osób, były osoby, które faktycznie zajmują się Orange'em, Pluszem, Wedlem, WP, Onetem. Były też osoby z agencji kreatywnych, w tym z K2. Tak, i poprzez to wysłanie wiadomości nawiązujemy z nimi bliskie kontakty biznesowe. No dobra, ale jak mówisz teraz bliskie i to podkreślasz, to dziwnie brzmi. Tak, ale uwaga, bo Facebook blokuje konto po wysłaniu 20 takich samych wiadomości z podziękowaniem. Tak było. Na parę dni Facebook faktycznie zabrakowało Rafałowi konto, dlatego już zaczęliśmy później improwizować trochę w tych wiadomościach i już dodawać coś od siebie, typu dzięki za case'a, lubisz suchary, poklikamy, kto ci ukradł marzenia, ale... Kto ci ukradł twoje marzenia, agencyjniaku? Cokolwiek, żeby po prostu nawiązać jakiś nieformalny kontakt. I tutaj doświadczenie z naszego życia, że taki nieformalny kontakt w jednym przypadku zaowocował faktycznie dealem. I tak jak mówiliśmy na początku, że taki profil to kopalnia złota, a my tutaj garbieni z sitkiem w ręku nad rzeką w słońcu po prostu przetrząsamy rzekę w poszukiwaniu takich samorodków złota. No tak, ale żeby złapać tego smrodka, to musieliśmy wykonać szereg kroków, o których wspomnieliśmy. I jest to po pierwsze nasza pierwsza wskazówka. Dokumentuj to, co robisz, bo to często przynosi większe korzyści niż sama kreacja. Na przykład my o tym, że tutaj dziś występujemy, pewnie będziemy jeszcze trąbić 4 lata. Stosuj recykling treści. Recykling treści. Znajdź swój gadżet, bo to daje rozgłos w bardzo krótkim czasie. To ten mops. Twórz bardzo dobre nagłówki. Piramida. Wykorzystaj infrastrukturę mediów społecznościowych do sprytnej dystrybucji treści. Gdyby był Artur, powiedziałbym, wykorzystajcie Artura. Głównie influencerów. No i dziękuj za lajki oraz wchodź w interakcję. I to jest 6 trywialnych kroków tak naprawdę, ale w naszym przypadku to właśnie one pozwoliły no nam, takim trochę śmieszkom i koniowałom. Chyba ty. Koniowałom, chyba ty. Zbudować, jakkolwiek to brzmi, profesjonalny wizerunek w branży marketingowej. I to było kluczem do sprzedaży, do zmiany naszego profilu z memiarskiego właśnie na dochodowy biznes. I myślę, że warto, żebyście przeczytali sobie te case'y, o których mówiliśmy na początku. One wszystkie dostępne są na naszym profilu na platformie Medium. A jeżeli ktoś ma teraz jakieś pytania, tutaj zarządzona jest przerwa, ale Fafa bardzo chętnie na nie odpowie. Tak, w ogóle dziękujemy. To była nasza prezentacja.